Spektrum wyglądało inaczej? No. Spektrum barw? Drodzy Państwo, Włodek Markowicz, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądało spektrum... Krzyże mnie bolą. No bolą cię krzyże, bo teraz jeździsz twardym BMW, a nie miękkim Lexusem. Ale nie narzekamy chyba na BMW. Lubimy BMW, dobre auto, nie? Lepsze jest nawet psujące się BMW niż robienie remontu, co przed chwilą miałeś okazję. Nie robiłem remontu. No ale ja zacząłem robić, widzisz kuźwa co się dzieje. A ty robisz remont domu, a nie auta. No to jest jeszcze gorzej, auto jest mniejsze. Jak ludzie się podsumowali znowu w ubiegłym tygodniu? Z czym, z Porsche? No. Tak, wiem, ale to w ogóle jest jakiś taki stek bzdur, jakbym ja się wypowiadał o samochodach. Co jest to? A widzisz. No. A widzisz, coś tam, musisz ten? No część sobie podgłośnimy. To powiedz, Budeczko, co się stało? Co ty tak przełączasz w tej kamerze, te guziczki klikasz? Teraz? Żeby audio było na stałym poziomie. Jest taki przytyczek. Wystarczy zrobić przytyk i nie trzeba się martwić o poziom. A jest taki przytyczek, żeby LS był cały czas na stałym, wysokim poziomie? Czy takiego nie ma? Przydałby nam się taki przytyczek. Przydałby się taki kamera przytyczek. Kamera z takim przytyczkiem. Make funny. Przytyczek cały czas LS dobry. Na początku, jak nie jest włączony, to LS jak włączasz jest taki... przełączać. Ja oglądałem śmieszne LS-y. Jest śmieszny LS1. 1043 chyba. Znaki na chodniku. Krystyna, słyszałaś to? Co? Nic nie było. Tej jesieni. Na twoim osiedlu. Znaki na chodniku. Wierzę, że jest śmieszne. Śmieszne? Oglądaliśmy wczoraj z Moniką przed snem. To smarowałeś masło olejem. Monika mnie zapytała, czym ja się zajmuję w życiu i chciałem jej... O! Po tylu latach wreszcie chciała się dowiedzieć, skąd te pieniądze, nie? Skąd te pieniądze? Ja mówię, nie tak... z narkotyków. A ona, nie, to wiem, bo za mało, ale... Gdzie za mało? Dużo pieniędzy przynoszę do domu. Jak w walizce? Czy masz taką nerkę? Nie, taką nerkę. Czy masz pieniądze, jak z kantoru wychodzisz, albo nie, kasetkę metalową. Przypomniało mi się... Państwo, witamy byliśmy, bardzo serdecznie. Jak byliśmy w tym cyrku, Zaleski. No. Obok nas siedział taki gostek, w takich spodeneczkach, takich typowo męskich, takie jeansowe, trochę krótkie, koszulkę i miał taką nereczkę zawieszoną tutaj, o tak. Co, ale... Wiśniacko to wygląda. W sensie, ja wiem, może są ludzie, którzy tak noszą. Ale to był młody chłopak? Taki, no, w naszym wieku. Come on, ja wiem, że tam się dużo mieści, fajnie ten, ale to takie... Takie? No, ale to złożyłeś specjalnie, żeby było śmiesznie. Nie, nosiłem ją tak wtedy. Serio? Też tak nosiłem. Nie wstydziłeś się? Nie. A ludzie się nie wstydzili za ciebie? Mogli się wstydzić. A gdzie byłeś? W Berlinie. Co robiliście w Berlinie? Braliśmy narkotyki i chodziliśmy na rave'a. Co ty myślisz? Okay. Po co się do Berlina jeździ? Nie, no pojechaliśmy na wystawę Kusamy, byliśmy z Moniką. My byliśmy z Moniką w Berlinie, żeby odpocząć po LS-ie. W sensie w 2015 roku skończyliśmy LS-a. Też byliście na rave'ach? Chcieliśmy sobie po prostu pojeździć po Berlinie. I pamiętam, że... Ale pojeździć czym? Śniadaniownia nam się bardzo podobała taka w Berlinie. Proszę bardzo. Wojtek Markowicz, doznania kulinarne, edition. Proszę. Szprej? Goldszprej? Włodek teraz dzwoni do Moniki, żeby się dowiedzieć o śniadaniowni, w której byliście 5 lat temu, tak? Szpregold! Chyba, czekaj. Szpregold? Bikini? Bikini. Pyszku, jak się nazywała ta śniadaniownia w Berlinie? Co nam się podobała? Przypomnij sobie, Mon, to jest bardzo ważne. Cześć, Mon. No to jest bardzo ważne. Czy to może było Szpregold? Tak, no. Tak, Szpregold? Tak. Dobra, widzisz, tak czułem. Dobra, ale wpisałem Szpregold w Google i wyskoczyło Szpregold bikini. więc to nie wiem. Szpregold. Mogę coś powiedzieć? Co? Słyszeliście ton Moniki, w jakim... Ma zatkany nos. Ale była też taka czemu mi przerywasz życie? I chciałem powiedzieć, że jak zaraz Monika tak szybko potwierdziła, nie, ty powiedziałeś Szpregold, i ona powiedziała, no. To ja chciałem powiedzieć, że ja też zawsze tak robię, jak chcesz, że gdyby ktoś się już odczepił, to po prostu potwierdzam tą tezę, którą... Nie, bo słuchaj, w jej tonie głosu się ucieszyła, że to faktycznie to na pewno. A tak w ogóle, muszę wam coś powiedzieć. Jak tam ten hapek? No właśnie, o tym tak, chciałem. Widzisz, no pięknie. Okazuje się, że opłaca się być influencerem. Opłaca się być znaną osobą. Ale? Nie, i kropka. What? Siedzę sobie w pracy, to było wczoraj chyba, tak. I byłem, wiesz, no po prostu taki, wczoraj w tym dzień, już wróciłem do domu po 22, jeszcze musiałem potem LS-a tam wyeksportować i tak dalej. Zapchany dzień po korek. I ktoś dzwoni do mnie i byłem ze stacjonarnego z Poznania. I byłem przekonany, że to, wiesz, jakiś
odkurzacz, jakiś kam, coś tam, panele fotowoltaiczne. A to Allegro do mnie kilka razy dzwoniło, w sensie ja ciągle tylko wyszedł. Się Allegro? Allegro do mnie dzwoni. Allegro, Bóg pan do Piotr, mnie dzwoni. Pan Piotr z Allegro do mnie dzwonił. Pan Piotr z Allegro do ciebie dzwoni? Pan Piotr z Allegro i co załatwiłeś? Allegro content. Trochę długie, więc streszczaj. Dobra, panie Włodku, bla bla bla, chodzi o tego kompa i tą aukcję. Widzieliśmy na YouTubie. Rozumiem, że nie mógł pan mieć czasu na rozmowę. Wszystko pan z Wielkiej? To jest ważne. Błagam się. Drodzy w Allegro, piszcie normalnie, jak to piszcie. Przyznam szczerze, niejednokrotnie miałem przyjemność oglądać pana materiały i pana Karola. Allegro do nas pisze. Karol. Dlatego jeszcze bardziej zależało, aby pomóc w tej sytuacji. Widzę również, że po tym wideo, które zamieścił już pan, są komentarze od pana widzów, co bardzo cieszy, że tak pan dbają. I jest możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy sprowadzonego przez nas serwis programu ochrony kupujących. No, ja pisałem. I tutaj normalnie okej. Zobacz, co odpisałem, bardzo nie pisałem. Bardzo dziękuję, ale wyjebane mam jajca, a nie sobie. Jestem jak sobie, nie chcę śpiewać. Nie, dziękuję bardzo za kontakt. Dzisiaj faktycznie jest jeden z tych dni, to są te dni, nie? Wiem. Kiedy nie mam na nic czasu, przyznam, że nie zdecydowałem się na otworzenie sporu przez Allegro ze względu na to, że nie będę chciał tak naprawdę zwracać jego kompa, bo nie zdążę kupić nowego. W czwartek wybieram się, tak jak wspomniałem, do wujka i chciałem go zawieźć. Wydaje mi się, że dla wujka te rysy nie będą problemem. Odpowiedź. No to na chuj zawracałeś... zawracałeś nam gitarę, skoro i tak chciałeś wziąć tego kompa. Ty trutniu. Ty wszo na jajach. Tak, ale gra pisał? Nie zawracałem, oni sami napisali. Ale to ty dzwonisz, tak? Panie Włodku. To było dobre, nie? To był customer service level Polska. No to po... Nie poprawiam. Po co piszesz? To po co robisz ty całą aferę? Nie robisz w ogóle. Szef działu do mnie wydzwania. Odezwij się do tego Włodka, bo to influencer. Załatwmy to jakoś. A ty mi mówisz, że i tak nie chcesz tego kompa oddać? No... Ale zobacz, co dostałem. Patrz, jakim jestem influencerem. A tak naprawdę. Panie Włodku, jak najbardziej pana rozumiem. Wielokrotnie jestem w podobnej sytuacji i często nie wystarcza na wszystko czasu. Jezus, zacznijcie się całować. Mamy dzieci. Ale w ogóle mamy tyle wspólnych rzeczy. Może wakacje, może dzieci do tej samej szkoły poślecie. Ty i pan Patryk z działu bezpieczeństwa transakcji. Patryk, matko, powiedziałem Piotr. Inaczej powiedziałem. Sorry, tak. Przepraszam. Patryk, przepraszam. Zastanów się nad jego tą przyjaźnią. W takim przypadku nie mogę zostawić pana bez niczego. Dodatkowego dla wujka. Na pana konto przyznałem dodatkowo 100 euro gąbek, co? 100 monet? Dobra, nie wykorzystałem tego nigdy. 100 monet do wykorzystania. Tak, jakbym 100 złotych dostał. Wow. Do wykorzystania zakupy w Allegro. Mam nadzieję, że to pozwoli panu coś dokupić wujkowi w ramach rekompensaty za rysy na ekranie. Na przykład co? Pastę do maskowania rys? Może myszka, głośniki lub podkładka. Wierzę, że mimo tej niedogodności czas z wujkiem będzie spędzony bardzo miło, a ja osobiście chętnie dowiem się, jak wujek zareagował na dodatkowe upomnienie w ramach rekompensaty. Stary, jak nie zrobisz zdjęcia wujka z kompem. Musisz zrobić wujek, ty, że nie, znasz ten mem, że koleś siedzi tak, taki wiesz, taki wujek z wąsem przy kompie, takim... No dobra, czyli to zawracałeś się Allegro w ogóle głowę. Oni napisali piersi. A, to ty dzwonisz. Ja tylko odpisałem, no ja tylko powiedziałem... Halo, na Allegro, gdzie? Ja bym też w sumie, bo tak mi... Wiktor mi napisał, że tak tego nie zostawić, że jak nic z tym nie zrobię, to oni dalej będą oszukiwać ludzi. Tak? No, żeby coś z tym zrobić. No ale no, co mam z tym zrobić? Napisałem komentarz, powiedziałem, że się wystarczy. Ale Grosz o tym wie. O, mogę jeszcze odpisać, że a czy dałoby się coś jakoś zrobić z tym sklepem? Nie, no już też nie bądźmy terenami, nie? A, może rację. To już chciałem pogadać, bo mnie również trapi. Jedną rzecz, która mnie trapi, to już pogadaliśmy przed LS-ami, ale o tym nie będziemy w lesie gadać. Tak. Włodka, że trafi jedna rzecz. Nie powiem. Chcę tylko powiedzieć, że. No jak już nawiązać. Włodka trapi jedna rzecz bardzo poważna, której nie powiemy w lesie. I w gruncie rzeczy też się zdziwiłem, że Włodka to trapi, że to się w ogóle wydarzyło. Więc w sumie niesamowita rzecz, możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, co to. Ale nie zgadniecie. Tak naprawdę głosowałem napisy. Nie, mnie trapi coś innego. Mnie trapi to, że mi trochę prysła bańka. W sensie, chodzi mi o tą sprawę... Wydałeś wszystkie pieniądze, nie ma bańki już? Nie, chodzi mi trochę o tą sprawę z Robertem Mazurkiem. Jak wyszło tam, że na jego urodzinach, 50 w ogóle, gratulujemy panu Robertowi, 50 lat, to jest ważniejsze niż 40 lat? Chyba tak. W każdym razie, na imprezie... Wy zauważyliście już, że jeżeli chodzi o składanie życzeń, Włodek wychodzi w jakąś nadświetlną ligę. Na ślubie to tylko, żebyście się nie rozwiedli. Na 50 urodziny... No te 50 to chyba ważniejsze niż 40. Jestem bardzo ciekawy, kiedy będziesz... Ja czekam na swoją urodzinę, już jakby się zbliżają. W czasie, gdy Marian Banaś, prezes NIK, tak, składał w Sejmie raport z działalności tak NIK-u. Tak jest. W tym czasie, kiedy on to robił, w tym czasie. Była impreza u Roberta Mazurka, na której byli ludzie, którzy powinni siedzieć na sali plenarnej i słuchać pana Banasia.
Między innymi Borys Budka, Tadeusz Cymański, Władysław Kosiniak-Kamysz. Gliński był na pewno? Szumowski, tak. Gliński, Cieszyński, Dworczyk, Hoffman. Nie. A, był Dworczyk, okej. Wow. Poncyliusz, Siemoniak. Lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. I tak. Ja się zgadzam, opinia RMF-u jest taka, że nie będziemy tam wchodzić w to, kogo pan Mazurek zaprasza, kogo nie zaprasza na swoje urodziny. Mhm. Okej, okay, ale... Jakoś nie wiem, bo psuje mi to moją bańkę właśnie, w której sobie żyłem, iluzji, która mi się podobała, że jest sobie Robert Mazurek typowy jakiś obywatel, który po prostu chce podpytać rządzących o to i tamto i robi to w taki sposób, jaki umie i to jest fajne. A teraz tak naprawdę on się kurde z nimi kumpluje i lubi, tak naprawdę, kiedy wchodzą do studia, to jest, dobra, to ja ci zadam tak, to ja ci powiem tak, a wiesz, co jest najlepsze, to on się zawsze kumplował pewnie, nie? No, pewnie tak było i zawiesz, ja ci powiem, jak byście to zrobili, ty powiesz, byśmy tego nie zrobili. I potem się skończy program i my sobie pójdziemy na wino. Nie podoba mi się to. O, to ja się zgadzam, mi się też to nie podoba, ale to pokazuje, że tak się dzieje no. W różnych miejscach i tak się zawsze działo, ale jest jeszcze trochę druga, wydaje mi się, strona tego medalu. Nawet jeżeli Robert Mazurek na swoje 50. urodziny przez lata bytności w tym dziennikarstwie politycznym poznał i polubił się z jakimiś politykami no. I ich zaprosił, to ja akurat uważam, że on miał do tego pełne prawo. Błąd popełnili wszyscy ci, w sensie błąd teraz dla wszystkich ich, popełnili ci wszyscy politycy, którzy przyszli. Oczywiście, że miał prawo, w sumie sobie, dobrze... ale oni nie powinni byli k***wa przyjść, oni są idiotami. Znaczy dobrze w sumie, że szeroko przekrojowo tam byli. W sensie i Kosiniak-Kamysz, i Budka, i Cymański, w sensie, bo jakby byli tylko jedni, to było gorzej dla niego. Znaczy moim zdaniem to też oczywiście będzie rozdmuchiwane do sprawy większej niż faktycznie jest, no bo to nie jest... Jak my to nagrywamy teraz... Tak, to już w ogóle ten, tak. Ale też ja bym powiedział, że to mimo wszystko nie jest aż tak... coś tam się nic ważnego nie wydarzyło. Ja wiem, ale wizerunkowo to jest słabe. I to jeszcze jest w tym samym momencie, jak pan Skórzyński jest oskarżany o doradzanie Dworczykowi, tak, czego się wypiera, tak. Ale jest zawieszony na czas wyjaśnień. Znaczy to słusznie, ale moim zdaniem to jest standardowa procedura. Miał być zawiesił w lesie? Nie, no nie mam się za to zawiesić. Zostaw, co ty robisz? To jest taki, to jest taki fidget spinner, nie? Bo w każdym biurku coś takiego jest. Znadę oglądasz tych dwóch idiotów? To się tak napisał w mailu, że tata przyszedł, tak powiedział, oglądasz tych dwóch idiotów? Tak? U nas, no. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego w mailach. Ja, może o tym chciałbyś się wypowiedzieć. Uważam, że to jest ciekawe w sumie. Stanisław pisze, LS od zaplecza, a to no. Nie będzie długo trwało. No. Dzień dobry, piszę w związku z końcówką odcinka 1557, a mianowicie... Trwało. Długo trwało będzie. No to zrób tak, żeby nie trwało. A mianowicie częścią o lampach. Może zrobilibyście kiedyś odcinek o tym, jak to wygląda, jak wygląda robienie LS od strony technicznej, jakiego sprzętu używacie. Sprzętu nie ma dużo. No dobra, to weź iPhone'em nakręć, to powiem. Sam chętnie posłucham, bo widać, że się na tym znacie i myślę, że wiele osób, w tym ja, skorzystałoby z waszej wiedzy. Ten set tutaj w Warszawie jest dużo gorszy niż ten u mnie, w sensie z oświetleniem jest gorzej, ale no jakby mając do dyspozycji tylko te lampki, które Karol tutaj ma, no to jest tak jak jest. Ale w skrócie, dobra, to tak. Mikrofon już mówiliśmy 1000 razy, MKH416 Sennheisera, Sigma 1835-1.8, klasyczek YouTube'owy. Chociaż średnio nam się podoba z Karolem to światło, to szkło, bo jest takie zbyt cyfrowe i ostre. Lampki, które Karol tutaj ma, to są... Yongnuo! Yongnuo EN6000 oraz... Jest EN902 tak? I EN902. Tak, to są takie same, a to jest inne. Tak jest. Ta jest na ustawiona na mieszankę ciepłej i zimnej. Ale to się różni od setu do setu. Tu są zimne. Jak widzicie Państwo, to światła nie kierujemy na siebie, bo nie ma nic gorszego niż światło, które jest wycelowane prosto w twarz. Najlepiej światło od czegoś odbić, może to być właśnie Blenda, może to być sufit jest bardzo dobrym odbijaczem, może to być ściana, no i nasza niezawodna kamerka Canon C300, którą myślę, że niedługo już wymienimy, bo no trzeba, czemu machasz? Macham do siebie. A potem jak już mamy nagrany materiał, jeszcze tutaj są mieczyki Karola, a, też, mieczyki są, tak. Które są na taki lekko niebieskawy kolor, żebyśmy mieli taki po bokach ładnie jeszcze. A potem materiał ląduje u naszych montażystów i montażyści dostają bardzo często taki preset do premiera, w którym jest kolorokorekcja. Nasza kolorokorekcja wygląda tak, że jedna część koloruje części niezwiązane ze skórą bardziej na niebieską, w sensie temperatura koloru tam jest troszkę obniżona. No i luta koloryzującego, którego już mamy, to jest Koji, jeden z takich moich w sumie ulubionych, z Koji Studio. No i tam jeszcze trochę suwaczkami się tam bawimy. No i do audio też tam jakieś presety robimy. To, czyli raczej bez szału, bo Karol mnie pozwala.
Karol jest przekonany, że jak ja coś robię, to RSS, żeby ładnie wyglądał, to ja to robię tylko dla siebie, nikogo to tak naprawdę nie interesuje, ważne, żeby odcinki były ciekawe. Na pewno wielu by z was powiedziało, że oj, ja lubię, jak są ładnie nagrane odcinki, miło mi się ogląda. Ja bym tak chciał, żeby ludzie tak mówili. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że ten opis naszego setupu, który Włodarczyk przedstawił wam, wystarcza, was satysfakcjonuje. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam jak będziemy w Krakowie, tak? to pokażę tą lampę w Krakowie. Razem z tymi gałkami. No tak, z tymi gałkami. No tak, lampę wyładowczą, no tak. Drodzy Państwo, bardzo wam dziękujemy. Dzięki. Studio wygląda tak, jak wygląda. Studio. Montaż wygląda tak, jak wygląda. Prowadzący nie zmieni. Kto pierwszy zgadnie w komentarzu, jaki to kawałek, wygrywa od nas zdjęcie z podpisem. Trzeba będzie tylko wysłać zdjęcie nasze i w pocztówce, w sensie, tak żeby można było tylko rzucić to. Ale podpiszemy. Tylko w sumie skąd będziemy wiedzieć, że ta osoba, jak do nas napisze maila, że to jest ta osoba? Nie wiem, ty to wymyśliłeś. To w komentarzu też napiszcie maila do siebie. Ty to będziesz robił. A, dobra, to jutro wam powiem. Tak? To cliffhanger, dawaj, to o czym jutro powiesz? O filmie. Jakim? No, dobrym? Tak? Jutro posłuchamy. Luca Bessona. Drodzy Państwo, widzimy się już jutro. A do tego czasu, zanim dowiemy się o tym filmie Luca Bessona. Luc Besson. Luc Besson. To pozostańcie. Liku. Stronnicz. Zrób oczy kobry.